Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić figurkę Poppy z masy cukrowej. Zaczynam od zrobienia wałeczka z różowej masy cukrowej i przecinam go na pół, żeby stworzyć nogi. Roluję go z jednej strony cieniej i w ten sposób utworzymy stopę. Drugą nogę tworzę w podobny sposób. I teraz robię 3 nacięcia nożykiem na każdej stopie, żeby stworzyć palce. Żeby zrobić sukienkę, tworzę stożek z niebieskiej masy cukrowej. I roluję go tak na macie, żeby jego dół był płaski. I teraz narzędziem kulka robię wgłębienie na nogi. Do styropianowej atrapy wbijam długi patyk szaszłykowy i nabijam na niego najpierw nogi. Przechodzę tylko przez jedną nogę. Dodaję trochę wody i nabijam sukienkę. Teraz tworzę mały wałeczek z niebieskiej masy, spłaszczam go i przyklejam do góry sukienki. Odcinam nadmiar nożykiem i palcem rozcieram miejsce łączenia. Dodaję mały kawałek z białej masy i teraz mogę malować sukienkę. Używam jadalnego białego barwnika w proszku rozpuszczonego w odrobinie alkoholu. Teraz, żeby zrobić ręce, robię wałeczek z różowej masy cukrowej, przecinam go na pół. Roluję go tak, żeby zrobił się dłuższy i cieńszy z jednej strony, a drugą stronę spłaszczam. Poppy ma tylko 4 palce, więc najpierw wycinam kciuk. A potem kolejne 3 palce. Drugą rękę robię w podobny sposób i doklejam je do ciała. Żeby zrobić głowę, tworzę duży kształt jajka z różowej masy. Kciukami tworzę miejsce na oczy. Podkreślam je trochę narzędziem kulka. I teraz mniejszą kulką tworzę dziury na oczy. Wypełniam je białą masą cukrową. I teraz będę robić nos z ciemniejszego koloru różowego. Tworzę trójkąt. I małym narzędziem kulka robię dziurki od nosa. Wyginam trochę i przyklejam do głowy. Narzędziem drezdeńskim zaznaczam buzię. Teraz małą kulką robię dziurę w oczach, wypełniam je różową masą cukrową.
I robię teraz jeszcze mniejsze dziurki i wypełniam je czarną masą cukrową. Maluję białe kropki w oczach oraz czarne rzęsy. Robię brwi z ciemnej różowej masy i doklejmy do głowy. Żeby zrobić ucho, tworzę płaski kształt stożka i używam narzędzia drezneńskiego do złożenia. Drugie ucho robię w podobny sposób i używam kawałków wykałaczek, żeby zamocować je do głowy. Dodaję trochę różowego i teraz jeszcze muszę dać kawałek masy na szyję i mogę już przyczepić gołę do ciała. Teraz tworzę kawałki włosów z ciemnej różowej masy. Przyklejamy do głowy. Zaznaczam linię na włosach. I teraz tworzę dużą kulę. I używając palców robiłam węższą w środku, żeby wyglądała w ten sposób. Na górze robię dziurę narzędziem kulka i palcami tworzę małe stożki na końcu. Na dole robię wgłębienie. Rozciągam je trochę palcami. I mocuję włosy do głowy. Zaznaczam linię na włosach. I teraz robię drugi wałeczek z zielonej masy. Spłaszczam go. I za pomocą wody mocuję do głowy. Odcinam nadmiar z tyłu. Żeby zrobić kwiatki, najpierw robię małe stożki zielonej masy. Doklejam je do głowy. I teraz robię stożki z niebieskiej masy, spłaszczam je i także przyklejam je do głowy. Na końcu maluję jeszcze białe piegi. I popi jest już skończona. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi o tym znać w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, a także oglądać moich innych filmów.